Mikołaj obierze świat. Odcinek 38. W tym odcinku zabieram Was w miejsce szczególne. Tu właśnie królowa polskich rzek wpada do morza. Do ujścia Wisły wybieramy się z miejscowości Mikoszewo. Już na samym początku mamy ciekawe spotkanie z okazem miejscowej fauny. Z Mikoszewa idziemy około 4 km brzegiem Wisły. Koryto rzeki powstało w tym miejscu sztucznie. Przez wiele lat żuławy trapiły wielkie powodzie. Masy lodu spływające Wisłą na wiosnę blokowały się w końcowym odcinku, na którym Wisła skręcała do Gdańska. W 1840 taki zator spowodował przebicie się Wisły nowym korytem do zatoki. Jest to tak zwana Wisła Śmiała. Po kolejnej powodzi parlament Prus zdecydował o budowie przekopu. Budowa trwała 4 lata i została zakończona w 1895. Od tamtego czasu ujście wysunęło się w morze około 3 km. Niestety i tutaj trafiają miłośnicy hałasu. Tym większy to problem, że ta okolica to ostoja ptaków i wielu innych rzadkich gatunków zwierząt. Rezerwat Mewiałacha powstał w celu ochrony miejsc lęgowych ptaków. Wybrzeże się tu ciągle zmienia. Stara Łacha stworzyła jezioro Mikoszewskie. Dalej powstaje kolejna, która pewnie stworzy nowe jezioro. Przyjeżdża to mnóstwo ornitologów, profesjonalnych i amatorów. Ej, a co to za zwierzaki? To chyba nie ptaki. Szkoda, stąd nic nie widać. To po to pływają tu na tych łódkach. Gdyby tak było, można magicznie przeskoczyć na pokład jednej z nich. A co mi tam? Hop! I już jestem. Stąd widać te wielkie ziewacze w całej okazałości. To tak zwana focza łacha. To chyba jedyne miejsce w Polsce, gdzie te wielkie zwierzaki możemy w stanie dzikim oglądać regularnie i w dużej ilości. Bywa, że wyleguje się tutaj grubo ponad setka fok. Wszystkie trzy gatunki fok bałtyckich są zagrożone wyginięciem. Obecnie żyje na całym Bałtyku około 35 tysięcy fok, z czego 30 tysięcy to foki szare. Stateczki z wycieczką na foki pływają z niewielkiego portu w Świdnie. Ze Świdna zaś do Mikoszewa latem można dostać się promem. Wróćmy do rezerwatu. Gniazduje tu wiele gatunków ptaków. Na przykład rzadka rybitwa trzubata. Od kilkunastu lat ptaki upodobały sobie tworzącą się tu trudno dostępną łachę. Łacha ta rozrasta się i pewnie niedługo zamknie się i utworzy kolejne jezioro. Jego brzegi wyglądają już dziś bardzo jeziornie. Na brzegu leży chełbia modra, czyli nasza bałtycka meduza. Przechodzimy dalej w kierunku plaży w Mikoszewie. Ludzi i psów jest coraz więcej. A co tam? Skorzystajmy z lata i my.
czas wracać do cywilizacji. Drodzy, podziwiamy widoki. Na przykład ten niesamowity, powyginany las. Żegnamy Mikoszewo spotkaniem z tą piękną, wąskotorową kolejką. Pozostajemy w nadmorskich klimatach. Przenosimy się na Półwysep Helski. Zwiedzimy tu pewną ciekawą instytucję muzealną. Muzeum Obrony Wybrzeża to inicjatywa społeczna, założona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Helu. Składa się ze skansenu militarnego i wystawy w budynku baterii Schleswig-Holstein. Muzeum jest ciekawe i dobrze przygotowane, a bilety niezbyt drogie. Słowa te kieruję szczególnie pod adresem kilku innych instytutów, na przykład Muzeum w Mamerkach czy kaszubskich parków tematycznych. W skansenie możemy pooglądać działa i inne militaria. Właściwa wystawa znajduje się w bunkrach będących koszarami i podstawą baterii. W jej skład wchodziły trzy działa o kalibrze 406 mm, zainstalowane tu przez hitlerowców w 1940. Były to największe działa zainstalowane kiedykolwiek na lądzie. Na Helu oddały tylko strzały próbne, po czym w 1941 przewieziono je do Francji. Strzelały tam do końca wojny. Maksymalny zasięg tych dział wynosił 56 km. Cały standardowy pocisk ważył ponad tonę! Większy kaliber miały tylko działa japońskich pancerników, działa kolejowe i eksperymentalne. W pomieszczeniach baterii umieszczono ciekawą wystawę poświęconą marynarce wojennej i obronie Helu. Na uwagę zasługują piękne modele i dioramy. Muzeum nosi imię Zbigniewa Przybyszewskiego, bohaterskiego obrońcy Helu w 1939. Po wojnie został dowódcą artylerii, a w 1952 został skazany przez stalinowski sąd w fałszywym procesie i zabity. Już w 1956 proces uznano za nieważny, a oskarżonych zrehabilitowano, ale życie im to nie wróciło. Zwiedzamy jeszcze Muzeum Wieży Kierowania Ogniem, tejże baterii Schleswig-Holstein. Znajduje się tutaj Muzeum Łączności Wojskowej i kilka innych wystaw. Całość robi mniejsze wrażenie niż główne muzeum. Wchodzimy na górę. Liczymy na epicki widok. Niestety, rozczarowuje. Zaglądamy na bulwar Helu. Pokarium jest akurat zamknięte, ale foki już widzieliśmy. Pozostaje pohasać po plaży i zażyć kąpieli. Na koniec odcinka zostawiliśmy wizytę w innym unikatowym miejscu. Zdobywamy górę i to nie byle jaką. Zaczynamy na parkingu w okolicy Szymbarku i kierujemy się drogą nieco pod górę. Podziwiamy piękno polskiej przyrody. Już po długich 15 minutach zdobywamy najwyższy szczyt Niżu Polskiego.
a podobno i całego Niżu Europejskiego. To wieżyca o zawrotnej wysokości 329,6 metra nad poziomem morza. Pod szczytem stoi prawie 40-metrowa wieża, z której rozszerza się piękny widok. Stąd wszędzie, aż do sztucznej Góry Kamieńskiej i dalej do wzniesień Jury, jest wyraźnie niżej. Równie wysokie wzniesienie jest 500 km stąd. A pod naszymi stopami leży przepiękne pojezierze Kaszubskie. A teraz na dzisiaj to już koniec!